Organizujemy kolejny turniej for fun z CSGO na naszym Discordzie. Wiek i ranga nie mają żadnego znaczenia. Więcej informacji na samym serwerze, link macie w opisie oraz komentarzu. Przed materiałem mamy pytanie do Was. Czy według Was nowy skład ENZ będzie mocniejszy od poprzedniego? Oficjalnie dwa dni temu organizacja ENZ przedstawiła swój nowy skład. Nie zdziwiło mnie to, że ich nowym snajperem został Sanpaius z Movistar Riders. O tym transferze mówiło się już od dłuższego czasu i w zasadzie nie było w tym żadnego zaskoczenia. Jeśli chodzi natomiast o pozycję Spinksa, tutaj opcji było więcej. Oczywiście wiadomo, że polscy fani liczyli na powrót Snaxa do tej formacji. Ja również po cichu trzymałem kciuki za to, żeby Janusz otrzymał od ENZ szansę, którą wydaje mi się wykorzystałby w 100%. Jednakże organizacja zdecydowała się ostatecznie na Waldę. Tak jak też zresztą przewidywała m.in. witryna Dexterto. Mam nadzieję, że ten skład podtrzyma to, co zaczęła razem z Hadesem i Spinksem. Najgorsze w tym wszystkim byłoby to, gdyby ENZ przez te zmiany zaliczyli spory spadek. Do tego wszystkiego swoje 3 grosze dorzucił Snappy, prowadzący drużyny ENZ. Jak wiecie, po IM Dallas, gdzie standinował Snax, on sam powiedział, że gdyby tylko mieli wolne miejsce, od razu braliby Janusza. Ostatecznie jednak skończyło się, jak się skończyło. Snappy postanowił odpowiedzieć i przeprosić Snaxa za to, jak to wszystko wyszło. W wywiadzie dla HLTV zapytano się, czy Janusz był brany pod uwagę do tego składu. Na co Snappy odpowiedział: tak, był brany pod uwagę. Mieliśmy 4 różnych graczy, między którymi wybieraliśmy jako zespół, a on był jednym z nich. Było blisko, żebyśmy go wybrali. Kocham Janusza i jest mi naprawdę przykro, że nie podtrzymałem mojego tweeta po Dallas. Napisałem go zarówno po to, by mu pomóc, jak i dlatego, że wtedy faktycznie miałem to na myśli. Przepraszam więc Polskę, ale przede wszystkim Janusza za to, że go nie wybrałem. Jestem jednak pewien, że wkrótce gdzieś się znajdzie. Nie jest jak inni starsi zawodnicy. Ma motywację i co najważniejsze talent. Mam wielką nadzieję, że wkrótce znów go zobaczę. Jest niesamowity. Yeah, I did it! What the hell is this? Join the Case Battle on Hellcase.com. Buy a case and compete with other players. If your skin is more expensive, take it all to yourself. That was very simple. Hellcase, fill up your inventory with cool loot. Dwudziestego sierpnia, czyli dokładnie wczoraj, minęło 10 lat od wypuszczenia nowej wersji Counter-Strike'a, czyli Global Offensive. Dużo osób sądziło, że aktualizacja, która miała miejsce przed tymi urodzinami, to dopiero przedsmak i prawdziwą bombę otrzymamy właśnie teraz. Niestety tak się nie stało. Najpewniej wyjdzie po prostu na to, że będzie to jedyny większy update na dziesięciolecie. Oczywiście wczoraj wylała się na Twitterze cała masa komentarzy z podziękowaniami dla Counter-Strike'a, bo dzięki tej grze wiele osób zmieniło swoje życie na lepsze. Do tego wszystkiego też ESL w 15-minutowym filmie zebrał całą historię CSGO, którą zdecydowanie warto zobaczyć. Wisienką na torcie tego wszystkiego jest oczywiście wpis na Twitterze od oficjalnego profilu CSGO. Jak sami napisali, tego dnia 10 lat temu Counter-Strike Global Offensive został wydany. 10 lat i niezliczone aktualizacje, wspomnienia i chwile. Dalsza część tego wpisu najbardziej przykuwa uwagę graczy i całej społeczności Counter-Strike'a. Z radością możemy powiedzieć, że CSGO dopiero się zaczyna. Dziękujemy, że gracie z nami. Część ludzi odebrało to jako zapowiedź czegoś, co spowoduje, że CSGO dopiero się zacznie. Z drugiej jednak strony może być to po prostu nic nieznaczący w szerszym rozumowaniu zdanie. Wszystko, co usłyszymy a propos Counter-Strike'a i aktualizacji z nimi związanych, trzeba brać ze sporym przymrużeniem oka. Do tego z pewnością przyzwyczaiło nas Valve, żeby nigdy na nic nie czekać i niczego nie oczekiwać. Druga tura otwartych kwalifikacji do turnieju RMR już prawie za nami. Polskie zespoły po raz kolejny pokazały, że trzeba się z nimi liczyć, co kwalifikacji jest coraz lepiej. Co prawda żadnej naszej rodzimej formacji nie udało się dostać jeszcze dalej, jednak są bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. 9-16 miejsce zajęły aż 3 w pełni polskie zespoły: AGO, Ungentium oraz Nine. Gamer Legion z Siuchym i Ralenem byli o krok od zakwalifikowania się. Jak stwierdził Lord, kurczę, trzeba przyznać, że polskie teamy są coraz bliżej. Z dzisiejszych kwalifikacji dostanie się kilka mocnych ekip. Tak jak wspomniałem kilka dni temu, każde kolejne quali powinny być teoretycznie coraz łatwiejsze. Wydaje mi się, że warto będzie oglądać dzisiejsze kwalifikacje do turnieju RMR.
Znowu tak jak w przypadku pierwszej tury, będzie to wywalczenie aż 5 slotów. Na bieżąco o wszystkim z tym związane będziemy informować na naszym Discordzie w zakładce newsy od widzów. Tak jeszcze a propos drugiej tury, to po raz kolejny Astralis nie udało dostać się dalej. Tym razem przegrali na ekipę Neon Rangers. Ogólnie pewni awansu są już K23, Force, Fnatic oraz Mix Monte. Jeśli chodzi natomiast o dzisiejszą trzecią turę, to mamy smutne informacje a propos Gamer Legion. Rallen nie zagra z nimi, miał być tylko takim stand-inem. Jego miejsce zajmie Kakanito i prawdopodobnie tak będzie wyglądać ich skład z jednym Polakiem Siuchem. Od kilku dni pojawiają się informacje o tym, że DeVice szuka dla siebie nowych opcji na przyszłość z inną drużyną. Zatem Duńczyk już niedługo może opuścić szeregi Ninjas in Pyjamas. Jak na razie trzeba powiedzieć otwarcie, że jest to jeden z największych blamarzy, jeśli chodzi o transfer w historii CSGO. No chyba, że Nipowi udałoby się go sprzedać w miarę drogo. To też chcą uczynić. Pojawiają się pogłoski, że Ninjas in Pyjamas oferuje innym drużynom DeVice'a za 6-cyfrową kwotę, zatem co najmniej 100 tysięcy dolarów organizacje muszą wyłożyć, żeby tego gracza wykupić. Szczerze wątpię w to, że ktoś się na to skusi, ale zobaczymy, jak się to dalej rozwinie. Zakończyły się wszystkie 3 grupy na Blast Premier Fall i obecnie czekamy do czwartku, aż rozpocznie się Knockout Stage. Tam też zespoły będą rywalizować o zakwalifikowanie się do Fall Final lub też spadku do Fall Showdown. OG z Vic'iem zagra o 13 przeciwko formacji Complexity. Jeżeli wygrają, będzie czekać ich mecz na Face. A tak jeszcze na koniec trener Natus Vincere Blade przyznał, że hat-trick, który zastępuje Simpla, nie jest gotowy na grę na poziomie tier 1. Twierdzi, że czasami widać po nim, iż nie wie, co ma ze sobą zrobić i gra zbyt pasywnie, bo boi się zagrać agresywnie lub nie wie, jak to ma zrobić. FNX oficjalnie odchodzi od aktywnego składu Imperial i obecnie jest trenerem tej formacji. Ponadto Brazylijczyk został też ich streamerem. Jak możemy się dowiedzieć z witryny gry online, firma Rockstar odpowiedzialna m.in. za serię GTA próbuje na ten moment za wszelką cenę uciszyć deweloperów, którzy już tam nie pracują. Doświadcza tego m.in. jeden z założycieli Rockstar North. Pokazał on prototyp gry, która powstała już w połowie lat 90. Było to jeszcze przed premierą pierwszej części GTA. Mike miał duży wkład w to, jaki kierunek obrała sama seria. Niestety wszystkie zakulisowe filmy i opowieści musiał usunąć ze względu na agresywną politykę Rockstara. Podobno obecnie firma atakuje wszystkich programistów, którzy byli z nim jakoś związani. Nie wiem, może być wszędzie. O, dostał. A, już... Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję do naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o naszym kodzie na Hellcase, tym samym wspieracie też nasz kanał. A no i standardowo wbijacie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.